Znajdujemy się w poznańskim Ankosie, gdzie połowa polskich zawodników, którzy zawalczą na UFC w Krakowie, przygotowuje się do swoich starć. Jan Błachowicz zmierzy się z mocno bijącym Jimmy Manuwą, Marcin Bandel z niebezpiecznym grapplerem Jasonem Sago, a Daniel Omielańczuk z równie niebezpiecznym i dynamicznym stójkowiczem Antonym Hamiltonem. Oprócz zawodników UFC, Ankos odwiedzili także inni fighterzy. Marcin Held, który przygotowuje się do swojej walki na Bellator 136 oraz Calor Bellor, który na KSW 31 będzie bronił pasa mistrzowskiego w starciu z Peterem Grahamem. Nie zastanawiałem się nad tym, gdzie będę chciał rozwiązać walkę. Co walka przyniesie? Jeżeli będzie trzeba się bić w stójce, to będę się bił w stójce. Jeżeli przeniesiemy do parteru, będziemy się bić w parterze. Na pewno już nie będzie ta walka wyglądała tak jak moja ostatnia, że byłem takim, kurwa, kapkiem, nie? Bez życia. Więc będę starał się jak najszybciej zakończyć tę walkę na swoją korzyść. Przyjeżdżam do Poznania, zresztą staram się jak najczęściej przyjeżdżać, bo pomijając to, że mam tutaj dużo sparring partnerów, tak jak do tej walki mam Andryszaka, Wałujewa, którzy są idealnie, pasują wzrostem, wagą do mojego przeciwnika, czyli do Hamiltona, to tutaj jeszcze jest, no nie uszukujmy się, najlepsze zapasy w Polsce pod MMA trener Kościelski prowadzi, do tego jeszcze pokazuje jakieś tam indywidualnie mi rzeczy, które mi się przydadzą w walce, więc bardzo lubię tu przyjeżdżać. Bardzo dużo przede mną pracy, nawet w parterze, w zapasach i przede wszystkim w stójce. Cały czas staram się, jak mogę ją poprawić. Trenuję niemal codziennie tą płaszczyznę. Myślę, że jest dużo lepiej, ale wiadomo, ciężko oczekiwać Bóg wie czego w przeciągu kilku lat. Potrzebuję jeszcze trochę czasu, ale czuję się coraz lepiej, coraz pewniej i zaczynam to odkrywać tak jak parter swego czasu. Tak zaczynam coraz lepiej czuć się, coraz lepiej mi to wychodzi w stójce. Chciałbym, wiadomo, wygrać jak najszybciej. Nie zależy mi na tym, żeby pokazywać jakąś długą walkę. Myślę, że krótka, szybka, efektowna walka by była bardzo dobra dla włodarzy UFC. W ostatniej walce no niestety nie wyszło. Przegrałem dosyć szybko. Dla pocieszenia 12 walk wcześniej wygrywałem tak samo szybko, jak tą przegrałem. Także ciężko mi się nastawić, czy to będzie długa, czy krótka walka. Jestem gotowy na 3 rundy, ale bardzo mi się cieszył, jeżeli by mi się udało wygrać ją wcześniej. Kupuję 3 domki. Jest szansa, Dorota ma teraz przed sobą ścieżkę prawdy. Dorota by wyrzuciła 3, a potem na przykład 4. Aha, no a ja jak mam? 3. Ja, tak, metoda Raja teraz. 2 i 1. Albo 2. 2 albo 1, albo 2. I 3. Raz, 2, 3. Tak. Kolejna, i wy macie broń. 250. Nie ma to taki pieniędzy. 250. Też tam niby masz ile pieniędzy. Ja wczoraj kredytów nie mam. Pierwszy raz spotkałam się z sytuacją przeprowadzkową, więc to raczej Janek jest osobą, która jest z tym zahartowana. Ciężki orzech do zgryzienia, no bo co, zostawiłam wszystko, co miałam w Warszawie, zostawiłam świetną ofertę pracy, która leżała na stole, ale podjęliśmy wspólnie tą decyzję i mam nadzieję, że będzie ona warta. 8. Kurwa. Ale pobierasz zostaw, nie? No, ale... no nie, ale płaci, tak. Raz, piąty raz nie pobieram dwóch milionów. Jak właśnie tak to było. A przepraszam, proszę. Siuba, teraz tutaj mam chwila grozy. Fajna ekipa się robi coraz większa w Ankosie. Wszyscy przyjeżdżają, wyjeżdżają. Cały czas jest rotacja, także jest zawsze z kimś porobić. Ostatnio był Horwa, Dante Delia. Bardzo fajny sparring partner, bardzo fajnie się z nim robiło, bardzo waleczny. No jest z kim robić, jest Wałujew, jest Andryszczak, także no, nie narzekam na brak sparing partnerów, jest Wiosełko zapaśniczone mnie dociążać, Gucio, także naprawdę jest z kim robić. Pietrzuś, który jak złapie, pomimo że jest lżejszy o jakieś 10 kilo, jak złapie w swoje ręce, to naprawdę tylko myślę o tym tylko jak dobrze upaść, a nie żeby jeszcze coś powalczyć, także nie narzekam na brak sparing partnerów. I za to jestem bardzo wdzięczny, no ale Ankos, zapasy, no to już jest marka sama w sobie, także... Dlatego wybrałem ten klub, no, żeby właśnie nie narzekać na brak ludzi do treningu. Poproszę od Ciebie bankę.
Mnie stać na pobyt w Tarnowie. No to rzuć rzuci tak jakieś 10 by się przydało. Nie, rzuć tam na rzut. Tak, ze względu na to właśnie, że jest bardzo wysoko w karcie. Że troszeczkę opierają na mnie tą galę w UFC, no to jest tych medialnych rzeczy trochę. Na szczęście te największe wyjazdy, najdłuższe, które mnie najbardziej wybijały z rytmu treningowego, były parę tygodni temu, także zbyt jakoś mi nie przeszkodziły, a tak jak ktoś tak wpada do domu, żeby coś ponagrywać, no to raczej dostosowuje się do mnie, nie ja do niego, także nie przeszkadza mi to za bardzo. Ale na pewno, jak już zostaną te 2 tygodnie do walki, to będę raczej wszystkich niestety odsyłał z kwitkiem, żeby już tylko się skupić na walce, a nie na czymś innym. Poproszę 40. Sobie. 20. 20, przepraszam. A, bo ty masz ten w Bełchatowie 40. Pracy jest bardzo dużo, tak jak to wcześniej zostało wspomniane. Jest to bardzo fajne, no bo wiadomo, że zainteresowanie medialne wokół Janka przy tej gali jest ogromne i podejrzewam, że jak sukces będzie dalej szedł w oktagonie, to dalej to będzie się rozwijało ku lepszemu. Natomiast jest to obciążające. Janka sytuacja teraz jest też taka trochę wystawiana na próbę, bo bardzo ciężko trenuje. Wiadomo, że Ankosiaki dają mocno popalić. Plus do tego jeszcze te kwestie medialne, więc on też tak naprawdę, mimo że to wszystko już wcześniej jakoś przyswoił, to teraz znowu ma kolejną nową sytuację, bo trochę inne metody treningowe, inny sposób działania na macie, więcej tego wszystkiego jest, więc też musi ten dzień jego inaczej wyglądać. Ja się musiałam też do tego przyzwyczaić, bo ja muszę w tych materiałach teraz uczestniczyć, tylko i wyłącznie robię to ze względu na potrzeby właśnie Janka, bo tak jak zawsze podkreślałam, nie mam parcia kompletnie na szkło, nie lubię za bardzo tego też robić, ale jak ma to pomóc jakoś tak dalej, że tak powiem, w rozwoju kariery, to zrobię.